Ja znam go bardzo dobrze, bo to też fizyk, kolega z mojego instytutu. W innym był zespole naukowym, ale wiem, że był bardzo zaangażowany właśnie w tą Solidarność Walczącą. Sławomir Bugajski, tak, Sławek. Był zatrzymywany, był aresztowany, był w pewnym momencie wyrzucony z pracy. Potem go przyjęliśmy już po 89 roku, został reaktywowany do pracy. Także nie udało się wszystkich ludzi uratować, także nawet na tej fizyce się ludzi usuwało, bo to była jakaś sprawa silniejsza. Myśmy przez jakiś moment mieszkali w sąsiedztwie, znaczy na tym samym korytarzu, jak ja mieszkałam w Akademiku jeszcze. Taki mieliśmy hotel asystencki w Katowicach, właśnie na Mieszka I na tysiącleciu. On tam miał mieszkanie, tam miałam taką garsonierę. To miewał często jakieś rewizje, ale był uprzedzany. Przynosił do mnie rzeczy. Też się bałam, ale przyjmowałam, nie miałam wyjścia. Myślę, że go uprzedzał portier, bo na dole była portiernia. Był telefon taki wewnętrzny, mógł powiedzieć, idą do pana. Więc on w tym momencie, ja byłam przeciwko, mieszkałam, zdążył mi to podrzucić. Nie? I potem po dwóch dniach zabiera, mówi, już chyba będę miał na jakiś czas spokój. Także wiem, że jeździł do, bo w ogóle był z tą walczącą z Wrocławiem związany, jeździł tam. Ale o szczegółach to panu nie powiem, bo po prostu jak gdyby nie byłam w tej takiej grupie tak ściśle zaangażowana. Ale wiem, że na pewno no, działał dużo.